Dzień dobry, witam z Ogrodu Botanicznego, wszystkich miłośników pięknych woni, a szczególnie ciepło witam osoby, które lubią być trendy, podążają za trendami, także w perfumach. No, ostatnio byliśmy świadkami takiego wydarzenia, które pokazało nam, że bycie modnym bywa ryzykowne, że są sytuacje, kiedy uleganie modzie może być pełne pułapek. Jest to historia naprawdę bardzo świeża z Europarlamentu. Pewien polityk, i proszę się, bo taka moja gorąca prośba, nie rozpisywać na tematy polityczne tutaj, bo nie chodzi tutaj właściwie o kwestie polityczne, bo w zasadzie każdy mógłby taką sytuację, takiej sytuacji doświadczyć i coś takiego, mogłoby każdego coś takiego spotkać. Po prostu ubrał się zbyt modnie i założył spodnie do garnituru, które miały takie dość fikuśne rozwiązanie, które przypominało spodnie dresowe. I ponieważ nie pokazał się właściwie w całej sylwetce, tylko no, wstał przy stole i tak to wyglądało, jakby miał tylko marynarkę narzuconą na jakiś taki ubiór codzienny i popędził do parlamentu. To tak było komentowane. No i wielu komentatorów tak mówi, nawet życzliwych albo neutralnych politycznie. I miałam takie samo wrażenie. I potem gdzieś zobaczyłam, że z tego jest cała burza gdzieś tam na tych Twitterach politycznych, których w ogóle nie oglądam. No, Twitter to jest ciężkie narzędzie tej materii. No i pan właśnie się tłumaczył, pokazał garnitur. Sama z przyjemnością zobaczyłam, że rzeczywiście to garnitur jest. No i podobne pułapki mogą was spotkać, jeśli chodzi o perfumy. Perfumy zbyt modne bywają takie niestosowne, mogą się nie sprawdzić w sytuacji, mogą każdej, mogą nawet wam przysporzyć problemów, dokładnie takich samych, że coś, to chcecie, żeby ładnie pachniało, co może nawet nierzadko dużo kosztowało, najczęściej dużo kosztowało, nie robi wrażenia, tylko przeciwnie, jeszcze wam szkodzi. Przede wszystkim szukajcie akordów ładnych. Wszystkie akordy dziwne, eksperymentalne, a tego będzie dużo w najbliższych sezonach, może latach. Na ostatnim wykładzie, który miałam w Warszawie, zapytano mnie na koniec, co, bo był to wykład o perfumiarstwie, o historii perfum XX wieku. Co będzie dalej, jak przewiduję? No to jednym z takich trendów, które ja przewiduję, to jest moda na te perfumy trudne, bardzo trudne. No Baccarat Rouge, trudne perfumy, Aura Muglera, trudne perfumy. Gucci zrobił co najmniej ze dwa trudne zapachy. Co ciekawe, Baccarat Rouge już ma klony. Nie wiem, czy to dlatego, że się podoba, czy dlatego, że po prostu jest drogi i ktoś chce kupić jego tańszą wersję, żeby się przekonać, jak to jest, dlaczego jest tyle szumu o te perfumy. Także ostrożnie po prostu z perfumami modnymi, bo mogą dawać taki efekt. Jakim trendem, który przewiduję i w mojej opinii będzie to też trend groźny, to jest właśnie to kupowanie opinii w internecie. Bardzo się tego obawia, bardzo się tego boję. Recenzenci są po prostu pomijani i kupuje się recenzje u początkujących autorów, którzy... No na perfumach naprawdę trzeba się znać. I ludzie często mają świadomość tego, że ich wiedza, jeśli chodzi o perfumy, jest słaba, więc na wszelki wypadek nie wypowiadają się. No mówią, że to jest takie no, wyszukane albo... Ostatnio spotkałam się, a nie oczywiste, też czasem używam tego słowa, ale tu już w przypadku tych perfum, które się pojawiają, właściwie to można już ogłosić, ogłaszam w tym momencie, antyperfumy pojawiły się. Oczywiście takie już pierwsze próby wykreowania antyperfum pojawiły się już jakiś czas temu, ale one właściwie brzmiały jak antyperfum, na przykład Black od Bulgariego, on miał być taki trudny, pachnący skrzyżowaniem, ale się okazuje, że jednak noszalny. Natomiast tutaj ciężki temat, ciężko noszalne i teraz pytanie, co to jest, czy może niech się tutaj wypowiedzą miłośnicy spiskowych teorii, czy to jest przyzwyczajanie nas do jakichś trudniejszych nowych zjawisk, bo ja jestem skłonna skłaniać się ku tej tezie, że ktoś próbuje jakby manipulować naszą wrażliwością na pewne woni, przyzwyczajać nas do takich woni okropnych. Spotkałam się kiedyś, kiedy czytałam artykuły o broni zapachowej, spotkałam się też z takim motywem właśnie zapach śmierci. I pamiętam, że ten opis tego zapachu śmierci był szczególny, no i nie wiem, czy się nie wpisywał właśnie w takie nuty, które są wymieszaniem także takich środków zapachowo-dezynfekujących.
z czymś jeszcze. Chyba z jakimiś takimi dużo bardziej wyrazistymi nutami. Także myślę, że coś nowego się dzieje na naszych oczach. No cóż, świat perfum żyje. Jest to niezwykle dochodowa branża, więc wiele się tutaj dzieje. Rzeczywiście przy użyciu zapachu można manipulować człowiekiem. Można wpędzać go w pewien stan. O, tu znalazłam ładne miejsce. Och, tu jest dużo jaśminowców. W pewien stan takiego rozdrażnienia, może stan zagrożenia, pobudzenia. No, to jest bardzo ciekawe. Także, kochani, jestem przy jaśminowcach. Tu będzie taki jaśminowiec, jakiego mam w domu. Go możecie z bliska zobaczyć. Ten taki pierzasty, strzępiasty. A tu z drugiej strony będzie jaśminowiec. Taki tradycyjny. No i tutaj taka moja do Was sugestia. Bardzo, bardzo ostrożnie z tymi modami, z dziwacznymi rozwiązaniami, z garniturami, które są... Niekoniecznie muszą mieć sznurek tam, gdzie powinien być guzik, ale po prostu różne dziwne rozwiązania. Czasem ubrania zbyt modne wyglądają źle, wyglądają niestosownie. Młodym osobom pasują, ale można popełnić jakiś błąd i wpadkę. Dokładnie, bardzo, bardzo podobnie jest w perfumach, więc uczulam Was po prostu. Kupujcie przede wszystkim perfumy sprawdzone, które są piękne. Zawsze będę Was do tego zachęcała. Dobrze jest mieć też takie perfumy, które spodobają się Waszemu otoczeniu. One nie muszą się podobać od pierwszego powąchania, typu, że, no nie wiem, przychodzicie z czymś, co jest ogranym hitem, to też nie. Dlatego dobór perfum jest taką sztuką, bo to nie chodzi o to, żeby pójść i kupić hit seforowski, ale właśnie, żeby wybrać coś, co jest gdzieś właśnie pomiędzy. Z jednej strony jakimś bardzo, bardzo retro, nieakceptowalnym zapachem, na przykład męskie, starsze perfumy są trudno akceptowalne, te wszystkie gdzieś à la Vars. No, też bywa, że Chanel numer 5 się nie podoba, no bo ona ma tą silną nutę indolową, która rzeczywiście ma nieprzyjemny zapach, chociaż jest stężona i tam odpowiednio obudowana. Dlatego tak, owszem, jeśli macie tylko na tyle duże rezerwy finansowe, że możecie kupować wszystkie, włącznie z eksperymentami, antyperfumami, to oczywiście kupujcie, bo to jest ciekawostka. Może to nawet być taka lokata kapitału, bo jest duże prawdopodobieństwo, że perfumy się po prostu nie przyjmą i na przykład pierwsze wydanie stanie się kiedyś bardzo cennym unikatem. Ale jeśli musicie liczyć pieniądze, to bardzo, bardzo ostrożnie do takich wynalazków podchodźcie. Lepiej wybierzcie na przykład jakąś klasykę guerlainowską, bo ona nie jest tak ograna jak na przykład klasyczne perfumy Chanel, piątka. Czyli właśnie te starsze guerlainowskie rzeczy, no one jeszcze do tego są w dobrej cenie. No to jest taka marka środka. Natomiast no te nowoczesne to właśnie, żebyście kiedyś nie byli ocenieni jako osoba, która założyła na obrady na ważne spotkanie spodnie dresowe. Taki efekt mnóstwo i coraz mocniej, coraz głośniej reklamowanych perfum daje. Mało tego, jeśli nie są takimi z kolei klasycznymi antyperfumami, to bardzo często są po prostu klonami tego, co już jest znane albo było. No dla mnie takim klasycznym przykładem fenomenu, którego nie rozumiem, to jest Alien, gdzie to są perfumy, to jest po prostu klon Gabrieli Sabatini. Także nie wiem, czy to przez pomyłkę, czy to złośliwie ktoś akurat taki zapach wybrał dla tak ważnych i pięknych perfum. Te perfumy zrobił flakon i piękna kampania. Natomiast zapach wtórny, retro i kojarzący się no, ze średnią półką, bo te pierwsze perfumy Gabrieli Sabatini to bezdyskusyjnie średnia półka, chociaż na tamte czasy absolutnie odkrywczy zapach. Dlatego czasem można spotkać się z takim określeniem, że ludzie nie lubią tych perfum. Tak, bo im się kojarzy po prostu z czymś retro. Także to by było na tyle mojej opowieści o perfumach dziwnych, trudnych, które mogą czasami no, narobić nam problemów, troszeczkę wydawać się nie na miejscu, albo w ogóle nawet nie wydają się perfumami, tak jak możecie kupić garnitur, który ktoś będzie odbierał jako dres. No niestety. Ja Was uczulam, żebyście później nie mówili. A ja będę mówiła, a nie mówiłam. A tymczasem, jeśli mieliście jakieś śmieszne przygody z perfumami, to dajcie znać, jakie to były. Żegnam się z Wami. Wszystkiego pachnącego. Pa, pa.